Dzień dobry Państwu, niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa w murach Kolegium Intermarium. Rozpoczynamy konferencję z okazji 30 dnia, w 30 dzień po śmierci papieża Benedykta XVI. Zorganizowaliśmy tę konferencję, ponieważ postać papieża Benedykta, jak wszyscy wiemy, jest nietuzinkowa, była nietuzinkowa. Uznajemy go za największego, jednego z największych teologów XX wieku, zanurzonego w pismach ojców i doktorów Kościoła. Od początku pontyfikatu papieżowi Benedyktowi XVI zależało na nawróceniu, naszym zdaniem, nawróceniu Europy. Poprzez indywidualne nawrócenie każdego z nas, ale nawrócenie też polityków, co też było słychać w jego przemówieniach do polityków. A dlaczego tak mu zależało na nawróceniu Europy? Może dlatego, że obrał sobie za imię Benedykt, patron Europy, ale także dlatego, że Europa nosi to... Europa jest po prostu kolebką naszej kultury, cywilizacji chrześcijańskiej. Więc Kolegium Intermarium jako uczelnia, która chce służyć tym prawdom, temu dziełu zmarłego papieża, podnosi dzisiaj te aspekty, chce prowadzić dyskusję na temat tych prawd głoszonych przez zmarłego papieża. Chcemy dzisiaj prowadzić dyskusję na ten temat. Dlatego zapraszam pierwszego z naszych prelegentów, księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, profesora UKSW, kierownika Katedry Etyki w Instytucie Filozofii. Księdza profesora poprosimy o wygłoszenie wykładu na temat tradycji i nowoczesności. Spory filozoficzno-teologiczne w trakcie pontyfikatu Benedykta XVI. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym pogratulować władzom uczelni Kolegium Intermarium tej dzisiejszej bardzo ciekawej inicjatywy i ważnej konferencji. Dziękuję także za zaproszenie i możliwość wygłoszenia referatu Tradycja i nowoczesność, spory filozoficzno-teologiczne w trakcie pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Wybiorę trzy konkretne sprawy i na nich skupię moją uwagę, ale w ramach pewnego wstępu kilka takich słów bardziej osobistych. Mój pierwszy kontakt z myślą Józefa Ratzingera to jest rok 1987. i lektura książki Rzeki Wywiadu, raport o stanie wiary. Ta książka ukazała się w roku 1985. Ja dwa lata później przeczytałem polski przekład tej publikacji. Nie ukrywam, że była to dla mnie jedna z najważniejszych lektur moich młodzieńczych lat. I od tamtego czasu przez już 36 lat czytam Ratzingera, analizuję jego teksty. Drugą ważną książką dla mnie z końca ubiegłego wieku, gdy chodzi o Józefa Ratzingera, była publikacja Sól Ziemi, Chrześcijaństwo i Kościół Katolicki na przełomie wieków, drugi wywiad Rzeka. I w latach 90. przebywałem w Rzymie na studiach
doktoranckich i w trakcie niekończących się dyskusji z ludźmi z całego świata, szczególnie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a spory często dotyczyły także Kościoła, Ratzingera, przyszłości chrześcijaństwa, ukułem taki bon mot, takie moje prywatne określenie, które brzmi następująco. Gdy czytam i słucham Ratzingera, to jestem dumny z bycia katolikiem. I tego się trzymam od tamtego czasu. Natomiast gdy chodzi o już pontyfikat, czyli lata 2005-2013, no nie ukrywam, że był to dla mnie bardzo trudny czas, ponieważ cały czas pontyfikatu w pewnym sensie był tragicznym okresem, w sensie niekończących się ataków na papieża Benedykta XVI, wrogowie zewnętrzni, ale także ogromny opór w Kościele katolickim, gdy chodzi o linię doktrynalną, którą przyjął papież Ratzinger. Także przeżywałem to wszystko bardzo boleśnie, śledząc ogólnoświatową dyskusję wokół Kościoła katolickiego i postaci papieża Benedykta XVI. I gdy nadszedł dzień 11 lutego 2013 roku, moment abdykacji, to nie ukrywam, że przyjąłem ją z taką dużą ulgą i zrozumieniem, ponieważ spodziewałem się takiej decyzji już kilka lat wcześniej. Z jednej strony ten opór w Kościele, z drugiej strony atak zewnętrzny i prawdopodobnie gdyby nie ta sytuacja sprzeciwu, pewnie ten pontyfikat trwałby dłużej. Też pewnie byłaby abdykacja, ale przesunięta w czasie. Zanim przejdę do tych trzech wybranych zagadnień, trzech sporów, które chciałbym poddać takiej krótkiej analizie, dwa słowa, gdy chodzi o cele, które towarzyszyły pontyfikatowi papieża Ratzingera. I tutaj trochę bym się nie zgodził z panem prezydentem, ale to oczywiście wybrzmi zaraz w trakcie mojego referatu. Otóż wydaje się, że pierwszy cel, który sobie postawił Ratzinger już jako papież, to była kwestia scalenia katolicyzmu jako odrębnej formy religijnej. To dotyczyło takiej konsolidacji doktryny katolickiej na różnych poziomach filozoficznym, teologicznym, liturgicznym, kulturowym. I to był, uważam, świadomy projekt papieża Ratzingera, ponieważ w dużym stopniu, czy głównie adresował swój przekaz papież Ratzinger do świata zachodniego. Sam przecież był synem narodu niemieckiego, kultury europejskiej i dobrze rozumiał wyzwania zachodniego kręgu kulturowego. Miał świadomość, że chrześcijaństwo właściwie zaczyna znikać ze świata zachodniego. O tym mówił bardzo mocno Ratzinger już pod koniec lat 60. XX wieku. W związku z tym jako papież skoncentrował się na tym, żeby bardzo scalić doktrynę katolicką, tak aby pomóc katolikom, chrześcijanom przetrwać trudne czasy, które nadchodzą, szczególnie gdy chodzi o świat zachodni, czyli próba takiego mądrego połączenia tradycji nowoczesności, żeby mogła się w tym odnaleźć religia katolicka jako odrębna forma religijności w tym morzu jakże wielu różnych wyznań czy doktryn religijnych. I drugi cel, który bardzo jasno postawił sobie papież Ratzinger,
To jest dążenie do oczyszczenia Kościoła z różnych skandali, zła i grzechu. I to była kontynuacja w ramach pontyfikatu tego, co bardzo mocno wybrzmiało Wielki Piątek roku 2005 przy dziewiątej stacji Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, gdy Józef Ratzinger jeszcze jako kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił o tym, że Kościół jest jak łódź, która zaczyna tonąć, nabierać wody z każdej strony i że jest w Kościele brud. No to były bardzo mocne słowa i one też były taką latarnią, która w pewien sposób była takim przewodnikiem w tym wszystkim, co czynił już Ratzinger jako papież Benedykt XVI. Doktryna katolicka, jej oczyszczenie oraz reforma wewnętrzna Kościoła, gdy chodzi o usuwanie tego, co grzeszne, tego, co jest w Kościele złe. Gdybyśmy szukali takiego momentu, w którym papież Ratzinger określa jasno program swojego pontyfikatu, to zauważmy taką ciekawą rzecz, że nie jest ten program zawarty w pierwszej encyklice papieża Benedykta XVI, czyli Deus Caritas Est. Ta encyklika wychodzi z datą 25 grudnia 2005 roku i w odróżnieniu od wielu swoich poprzedników, którzy w pierwszej encyklice kreślili program swojego pontyfikatu, tego nie ma u Ratzingera. Benedykt XVI uczynił to 3 dni wcześniej, 22 grudnia 2005 roku w swoim słynnym, szeroko komentowanym przemówieniu do kardynałów, biskupów i pracowników kurii rzymskiej. Niezwykle ważny tekst, w którym tak naprawdę jest wszystko, co istotne, gdy chodzi o to, co działo się później w ramach całego pontyfikatu papieża Ratzingera. I można też potraktować to przemówienie jako taki pomost, jako takie przejście symboliczne od tych wcześniejszych publikacji Ratzingera jako teologa, filozofa, prefekta Kongregacji Nauki Wiary do Ratzingera już jako papieża, głowy Kościoła Benedykta XVI. I w tym przemówieniu jest zawarty pierwszy spór filozoficzno-doktrynalny, który był bardzo obecny w czasie całego pontyfikatu i ten spór dotyczył rozumienia Soboru Watykańskiego II, jego recepcji czy wprowadzania w życie jego uchwał czy też jego dokumentów. I tutaj padły bardzo mocne słowa. Otóż klimat po Watykanum Secundum Józef Ratzinger w tym przemówieniu porównał do ogromnego chaosu, który wystąpił w IV wieku po Chrystusie po Soborze Nicejskim. Powiedział Ratzinger tak, cytując świętego Bazylego: ochrypłe wrzaski tych, którzy skłóceni występują przeciw sobie, niezrozumiała gadanina, bezładny zgiełk krzyczących bez ustanku wypełnił już cały Kościół, zniekształcając przez nadgorliwość lub uchybienia prawdziwą naukę wiary. Bardzo dramatyczny opis, który był codziennością pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX wieku wśród katolików w znakomitej większości krajów europejskich czy krajów zachodnich. My w tym zgiełku, w tym chaosie nie uczestniczyliśmy, byliśmy po wschodniej stronie
żelaznej kurtyny, mieliśmy komunizm i w konsekwencji mieliśmy zupełnie inne wyzwania. Nie docierały do nas te ogromne spory doktrynalne, które zdominowały katolików i ich życie w świecie zachodnim. I pyta w tym przemówieniu do Kurii Rzymskiej papież Benedykt XVI, skąd się wziął ten chaos, swego rodzaju piekło, które wystąpiło wśród katolików po Watykanum Secundum. Dlaczego sobór, który miał przynieść odnowę Kościoła, wiosnę Kościoła, stał się przyczyną ogromnego chaosu i zamieszania. I tutaj w tym momencie Ratzinger mówi tak. Przyczyną po zakończeniu soboru były dwie odmienne interpretacje, dwa odmienne, sprzeczne sposoby rozumienia tego, co zostało zapisane w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ratzinger mówi tak, pierwszy właściwy sposób, pierwsza właściwa interpretacja, używa słowa hermeneutyka, to jest hermeneutyka ciągłości. To znaczy, według Ratzingera po soborze było dobrze tam, w tych krajach, w których było przekonanie, że Sobór Watykański II nie jest jakimś początkiem nowego Kościoła, ale jest ciągłością tradycji, która trwa od 2000 lat. Hermeneutyka ciągłości jako właściwy sposób rozumienia Soboru Watykańskiego II. I jest ten drugi błędny sposób, który zostaje nazwany przez Benedykta XVI hermeneutyką nieciągłości, zerwania. To znaczy tutaj zdominowało przekonanie, że tak naprawdę kwestionujemy to, co było do Soboru Watykańskiego II i w pewnym sensie tworzymy nowy kościół posoborowy, zrywając tę ciągłość z tym, co było wcześniej. I zwolennicy takiej interpretacji Watykanum Secundum uważają, i to jest już cytat z papieża Ratzingera, teksty soboru jako takie nie są jeszcze prawdziwym wyrazem ducha soboru, ale rezultatem kompromisów, które trzeba było zawierać w celu osiągnięcia jednomyślności, cofając się do przeszłości i zachowując wiele elementów przestarzałych i dziś już bezużytecznych. Jednak nie w tych kompromisach miałby się objawiać prawdziwy duch soboru, ale w dążeniach do tego, co nowe, które są u podstaw tych dokumentów. W konsekwencji należy iść nie za tekstami soboru, ale za jego duchem. Zauważmy, że tego rodzaju błędna interpretacja otworzyła drogę do demontażu tego, co katolickie w takich krajach jak Belgia, Holandia, Australia czy wiele innych krajów w Europie czy na świecie. Czyli w pewnym sensie zaczęto tworzyć nowy kościół, traktując kompetencje Watykanum Secundum jako kompetencje swego rodzaju zgromadzenia ustawodawczego, które miało rzekomo prawo do tego, żeby stworzyć katolicyzm jako nową, taką nowoczesną formę religijną, zrywając więź z tradycją 2000 lat. I ten podział na hermeneutykę ciągłości i hermeneutykę nieciągłości jest niezwykle trafny. To jest bardzo precyzyjne myślenie papieża Benedykta XVI, ponieważ jeśli patrzymy tak historycznie na to, co się zaczęło dziać po Watykanum Secundum, to można mówić o ukształtowaniu się dwóch form katolicyzmu. Z jednej strony katolicyzm konserwatywny, zachowujący ciągłość z tradycją, i katolicyzm liberalny, tę ciągłość zrywający.
ważnymi punktami odniesienia dla tych obozów konserwatywnego i liberalnego w obrębie Kościoła katolickiego były dwa czasopisma filozoficzno-teologiczne. Magazynem prezentującym liberalną wizję katolicyzmu było Koncylium. Koncylium jako pismo tego skrzydła liberalnego. Pierwszy numer tego magazynu ukazał się w 1965 roku. Jego najważniejszymi twórcami byli między innymi tacy myśliciele jak Hans Küng, Karl Rahner czy Edward Skillebecs. Natomiast punkt odniesienia dla katolicyzmu konserwatywnego stanowi magazyn Communio. Pierwszy numer ukazał się w 1972 roku. Najważniejsi autorzy tego czasopisma to m.in. Hans Urs von Balthasar, Henry Delibach i Józef Ratzinger. Dwie przeciwstawne interpretacje religii katolickiej analizowane i promowane na łamach Koncylium i Communio do dzisiaj określają w wielu krajach najważniejszy doktrynalny spór w Kościele katolickim. Ten spór, który był bardzo ostry w czasie pontyfikatu Benedykta XVI, jest dzisiaj także niezwykle aktualny w bardzo wielu krajach katolickich i z pewnością będzie określał nasze wewnętrzne spory także w Polsce coraz bardziej w najbliższych dziesięcioleciach. I drugi spór, który pojawił się w tym przemówieniu papieża Ratzingera z 22 grudnia 2005 roku, to jest pytanie o stosunek chrześcijaństwa i katolicyzmu do nowożytności, do epoki nowożytnej, nazwanej także epoką nowoczesną czy nowoczesnością. Czyli pytamy tutaj o stosunek chrześcijaństwa do odrodzenia, renesansu, a szczególnie gdy chodzi o oświecenie niemieckie, brytyjskie, francuskie, filozofię Immanuela Kanta, czy można pogodzić na przykład kantowskie rozumienie religii i moralności z tym, co wyznają chrześcijanie czy katolicy. I w tym przemówieniu powiedział papież Ratzinger mniej więcej tak, że to mówienie o Soborze Watykańskim II, że otworzył Kościół na świat, jest nieprecyzyjne, ponieważ tak naprawdę chodziło o nowe określenie relacji Kościoła katolickiego właśnie do współczesności, a tą współczesnością jest dojrzała już epoka nowożytna. W związku z tym tak naprawdę nie należy mówić o tym, że Watykanum Secundum to było otwarcie się Kościoła na świat, ale że de facto chodziło o nowe określenie stosunku Kościoła katolickiego do epoki nowożytnej. Sobór miał w nowy sposób opisać relację między Kościołem a epoką nowożytną. Nie ulega wątpliwości, że początek tej relacji ze względu na proces Galileusza był bardzo problematyczny. Wraz z upowszechnieniem się oświeceniowego obrazu państwa, człowieka i religii narasta rozdźwięk między Kościołem a duchem epoki nowożytnej. Obydwie strony zaczęły stopniowo otwierać się na siebie nawzajem pod koniec XIX wieku. Szczególnie ważne w tym kontekście było doświadczenie rewolucji amerykańskiej 1776 roku, która zaprezentowała model nowoczesnego państwa odmienny od państwa ateistycznego promowanego przez rewolucję francuską. W tym kontekście Sobór Watykański II stanowi kolejny etap tak rozumianego dialogu Kościoła z epoką nowożytną.
przed ojcami Soboru Watykańskiego II stanęły do rozstrzygnięcia trzy podstawowe kwestie. Relacja między wiarą a nowoczesną nauką, relacja między Kościołem a nowoczesnym państwem oraz problem tolerancji religijnej. Według Ratzingera te sprawy zostały właściwie określone w dokumentach soborowych, natomiast zaczęły być niewłaściwie interpretowane i wcielane w życie już po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Ta kwestia, szanowni państwo, jest niezwykle aktualna, ponieważ do niej ostatnio powrócił papież Franciszek za sprawą bardzo mocnej wypowiedzi zmarłego w roku 2012 kardynała Carlo Martiniego. Otóż Martini w wielu swoich wypowiedziach mówił tak: Kościół jest spóźniony o 200 lat w stosunku do epoki nowożytnej, w oświeceniu te drogi się rozeszły, musimy czym prędzej to opóźnienie nadrobić, dopasowując katolickie rozumienie praw wiary i moralności do wyzwań epoki nowożytnej. No to jest bardzo radykalny projekt reformy Kościoła katolickiego i w ostatnich wypowiedziach papież Franciszek przyznaje rację Martiniemu, twierdząc, że rzeczywiście to opóźnienie trzeba nadrobić. No to jest pójście o wiele dalej niż to, co zostało zapisane w dokumentach Watykanum Secundum i o czym mówił w tym przemówieniu do Kurii Rzymskiej papież Benedykt XVI. Ten spór o relację między Kościołem katolickim i epoką nowożytną będzie trwał w najbliższych dziesięcioleciach i z pewnością będzie bardzo ostry. I już powoli kończąc, krótko trzeci spór. To jest oczywiście pytanie o homoseksualizm w kontekście kapłaństwa i to jest ta decyzja rewolucyjna, którą podjął w roku 2005 papież Ratzinger, zlecając publikację dokumentu regulującego ten problem w Kościele katolickim. Zauważmy, że to jest problem, który dotyczy całego Kościoła katolickiego i wszystkich innych wyznań chrześcijańskich. Spór wokół homoseksualizmu w Kościele katolickim dotyczy zasadniczo trzech kwestii. Po pierwsze, jak oceniać tendencję homoseksualną i akty homoseksualne. Po drugie, co sądzić o małżeństwach jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne i zawieraniu takich związków w świątyniach katolickich. I po trzecie, czy wolno dopuszczać osoby homoseksualne do święceń kapłańskich i biskupich oraz życia zakonnego. Na te trzy pytania kardynałowie, biskupi, księża, siostry zakonne, zakonnicy i ludzie świeccy z wielu krajów udzielają dzisiaj bardzo różnych odpowiedzi. Niestety jedność doktrynalna w tych kwestiach jest już dzisiaj niemożliwa. Natomiast papież Ratzinger podjął odważną, radykalną decyzję w roku 2005, zlecając publikację dokumentu, jakiego nie było przez 2000 lat. I to jest dokument dotyczący kleryków, przygotowania do święceń kapłańskich. I tę decyzję podjął Ratzinger 31 sierpnia 2005 roku. Jedna z pierwszych decyzji takich mocnych, stanowczych, jakich nie było przez 2000 lat. I w tym dokumencie zostało zapisane, że zakazuje się przyjmowania do seminariów i udzielania święceń kapłańskich osobom, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak zwaną kulturę gejowską. No, wiemy, że ten dokument w bardzo wielu krajach po prostu został do kosza wyrzucony i po publikacji tego dokumentu wręcz się rozpętała wielka wojna w wielu krajach, w kręgach
katolickich i właściwie dzisiaj w dużym stopniu niezwykle rzadko się powraca do tego dokumentu. I już ostatnia minuta, żeby nie przedłużać. Co nas czeka, szanowni państwo? Czy te spory, które były obecne w czasie pontyfikatu papieża Ratzingera, będą trwać w przyszłości? Z pewnością tak. Myślę, że one rozgorzeją jeszcze bardziej. Będziemy się spierać o recepcję Watykanum Secundum, hermeneutyka ciągłości czy nieciągłości. Będziemy się spierać o stosunek katolicyzmu do epoki nowożytnej i będziemy oczywiście prowadzić bratobójczą wojnę o rozumienie homoseksualizmu i to będzie prowadzić do konieczności takiej radykalnej decyzji. Mamy przed sobą jako Kościół katolicki tylko dwie drogi. Pierwsza droga to jest droga schizmy, czyli formalnego podziału, rozpadu Kościoła katolickiego. I takie ryzyko istnieje już dzisiaj chociażby w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii czy w Stanach Zjednoczonych. I druga opcja to jest tak zwana anglikanizacja Kościoła katolickiego, to znaczy będziemy mieć różnorodność doktrynalną w obrębie jednego Kościoła katolickiego, tak jak jest to dzisiaj w Kościele anglikańskim. Wydaje się, że dzisiaj zwycięża ta druga opcja anglikanizacji Kościoła katolickiego. Natomiast ci katolicy, którzy nie będą takiego modelu akceptować, no po prostu będą odchodzić i być może będą dołączać do takich wspólnot, jak chociażby wspólnota założona przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Takie konwersje dokonują się już dzisiaj w Polsce i w wielu krajach, gdy chodzi o osoby świeckie, czy gdy chodzi o osoby duchowne. Ale znakomita większość katolików wydaje się, że będzie podążać tą drogą anglikanizacji Kościoła katolickiego. I już ostatnie zdanie. Gdybym chciał podsumować całe życie Józefa Ratzingera jako myśliciela, filozofa, teologa i papieża, to chyba najpiękniej możemy to wyrazić słowami naszego wieszcza narodowego Cypriana Kamila Norwida i tym słowem, tym zdaniem chcę zakończyć mój referat, a uważam, że to zdanie najpełniej oddaje całą misję życiową Józefa Ratzingera. Pisał Cyprian Kamil Norwid. Człowiek na to przychodzi na planetę, aby dać świadectwo prawdzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję księdzu profesorowi za te prelekcje.